Myślisz, czy mamy w ogóle jakiś sukces ze sobą już w tym momencie? Myślę, że tak. Myślę, że to, co jest najważniejsze w projekcie takim jak projekt Instytutu Demokracji Bezpośredniej, to jest gotowość na to, że tak naprawdę, jeżeli chcemy odnieść sukces, to musimy się skoncentrować na czymś, co jest bardzo trudne, bardzo żmudne, bardzo nudne i długotrwałe, czyli na pracy u podstaw. To jest esencja istnienia Instytutu. Elementy tego, co się dotychczas udało, no to na pewno jest ta deklaracja dopuszczenia do szkół większej wiedzy na temat demokracji bezpośredniej. My tutaj przygotowaliśmy, profesor Mirosław Matyja przygotował, o czym zresztą już widzowie naszego kanału wiedzą, taką broszurę, która ma trafić w nowym roku szkolnym do szkół i którą my też będziemy promować. Jesteśmy na ostatnim etapie poprawek takich redakcyjnych. To premiera naszego narzędzia do głosowań, które jesienią ujrzy światło dzienne. Mam nadzieję, że uda się to już we wrześniu, ponieważ pierwszy etap, taka zupełnie podstawowe funkcjonalności, nad których teraz udoskonaleniem, rozszerzeniem pracujemy, to jest bardzo duży i no, kosztochłonny, czasochłonny, energochłonny element naszego projektu. Na pewno będzie o tym okazja, aby porozmawiać szczegółowo o tym narzędziu wtedy, kiedy będziemy je publikować. Piotrek, witaj w 50. rozmowie na kanale lub bezpośrednio. Witam serdecznie. Gratuluję bardzo Tobie tempa nagrywania i bardzo ciekawych rozmówców i fajnych rozmów. Całej ekipie, która odpowiada za to, że to technicznie, graficznie, estetycznie wygląda. Mam nadzieję, tak będą uważali nasi widzowie. No i gratuluję wszystkim naszym przybywającym widzom i przybywającym subskrybentom, że już do nas dotarli. Mamy cały czas nadzieję, że jesteście w pewnej awangardzie, czyli w tych osobach, które w gronie tych osób, które już nas znają i że będzie was coraz więcej dzięki jakiemuś efektowi kuli śnieżnej, który mam nadzieję jest cały czas przed nami. Macie szansę widzieć historię naszego kanału od samego początku i zobaczyć, jak będzie się rozwijał w najbliższej przyszłości. Dokładnie, właśnie, 50. rozmowa. No i chciałam Cię tutaj zaprosić, żeby trochę podsumować nie tylko to, co dzieje się na kanale, ale w ogóle to, co udało nam się przez ostatnie kilka miesięcy zrobić w ramach lub bezpośrednio Instytutu Demokracji Bezpośredniej. Myślisz, czy mamy w ogóle jakiś sukces ze sobą już w tym momencie? Myślę, że tak. Myślę, że to, co jest najważniejsze w projekcie takim jak projekt Instytutu Demokracji Bezpośredniej, to jest gotowość na to, że tak naprawdę, jeżeli chcemy odnieść sukces, to musimy się skoncentrować na czymś, co jest bardzo trudne, bardzo żmudne, bardzo nudne i długotrwałe, czyli na pracy u podstaw. To jest esencja istnienia Instytutu. Kiedy ten Instytut powstawał, budził medialne kontrowersje, wiele osób spodziewało się, zarzucało nam, że to będzie takie bardzo akcyjne działanie związane czy to z kampanią wyborczą, czy z interesami politycznymi konkretnych osób. Kiedy zaczęła się dyskusja o referendum 15 października, niektórzy zaczęli mówić, że to prawdopodobnie dlatego powstał Instytut, że od dawna zaplanowane było to referendum i nasza instytucja będzie gdzieś w awangardzie kampanii referendalnej. A tymczasem od samego początku założenie tego projektu było wprost odwrotne, czyli wykonać możliwie dużo pracy, która będzie owocowała latami, czyli wykonywać taką pracę edukacyjną u podstaw, trafiać do rozmaitych grup odbiorców, nie przejmować się podziałami partyjnymi, podziałami politycznymi, sympatiami ideowymi, tylko pokazywać, że zmiana, na rzecz której pracuje Instytut Demokracji Bezpośredniej, czyli wzmocnienia obywatelskiego wymiaru państwa i udrożnienia różnych narzędzi demokracji bezpośredniej i szerzej partycypacji obywatelskiej, to jest to, na czym nam tak naprawdę polega. I jakby spojrzeć na te nasze działania, to powiedziałbym chyba, że no większość z nich właśnie na tej pracy u podstaw się koncentruje. Jeżeli miałbym wymienić jakieś takie najbardziej istotne elementy tego, co się dotychczas udało, no to na pewno jest ta deklaracja dopuszczenia do szkół większej wiedzy na temat demokracji bezpośredniej. My tutaj przygotowaliśmy,
profesor Mirosław Matyja przygotował, o czym zresztą już widzowie naszego kanału wiedzą, taką broszurę, która ma trafić w nowym roku szkolnym do szkół i którą my też będziemy promować. Jesteśmy na ostatnim etapie poprawek takich redakcyjno-estetycznych i we wrześniu pokażemy tę broszurę. No i będziemy ją rozsyłać możliwie szeroko, między innymi do szkół i zakładamy, liczymy na to, że zgodnie z obietnicą ministra edukacji i nauki ta broszura będzie również wykorzystywana przez kuratoria i nauczycieli właśnie, choć ona jest stworzona tak, by zarówno była pomocna dla uczniów i nauczycieli, jak i była takim podstawowym kompendium wiedzy na temat demokracji bezpośredniej i partycypacji obywatelskiej, zarówno jak ona wygląda w Polsce, jak i powinna wyglądać w ideale, jak i wygląda w tych państwach, gdzie jest bardziej rozwinięta. Natomiast drugi taki element, z którego też muszę powiedzieć, że jestem zadowolony, to z tego, że w dość dobrym tempie i mam wrażenie w różnych tematach udaje nam się tworzyć te animacje edukacyjne, które widzowie naszego kanału też znają. One są promowane właśnie w mediach społecznościowych. Mamy nadzieję, że szereg pomysłów, tematów, postulatów dzięki tym animacjom, no właśnie, trafi trochę pod strzechy i że one trochę zmienią wyobrażenie nas wszystkich o tym, jak powinna wyglądać demokracja bezpośrednia. No bo tu z jednej strony mamy szereg takich animacji, które stawiają konkretne postulaty, konkretne propozycje bardzo daleko idących zmian, takich jak na przykład wprowadzenie weta ludowego w polskim systemie, to chyba ciesząca się największym zainteresowaniem nasza animacja, to propozycja dnia referendalnego, to wreszcie teraz cykl animacji, które już są publikowane, a będą publikowane kolejne, które przy okazji dyskusji na temat referendum 15 października, no właśnie starałem się odpowiedzieć na pytanie, jak należy zmienić polskie prawo, żeby referendum nie było postrzegane przez obywateli jako mechanizm wykorzystywany przez polityków do ich partykularnych interesów, ale żeby właśnie był takim potężnym narzędziem w rękach przede wszystkim obywateli. No tutaj tak naprawdę przy okazji tego referendum widzimy, że wiele jest tutaj do naprawy. Mam nadzieję, że też to zainteresowanie tematyką referendalną, czy w mediach tradycyjnych, czy właśnie w naszej działalności w mediach społecznościowych, sprawi, że czy politycy, czy wyborcy zaczną sobie zadawać pytanie, czy właściwie stawiać diagnozę, coś tu jest rzeczywiście nie tak, coś trzeba zmienić, żeby te referenda naprawdę ludziom służyły. To chyba te dwa najważniejsze z dotychczasowych form aktywności, ale oczywiście robimy wiele na tak zwanym zapleczu, wiele rzeczy, których owoce będzie widać dopiero w przyszłości, czy pod koniec naszego projektu, czy które raczej wręcz będą pracowały na tą rzeczywistość już po jego zakończeniu w kolejnych latach, bo to też jest taka nasza ambicja, by no właśnie, chociażby rozmowy, które ty prowadzisz, żeby one nie były takimi rozmowami bieżącymi, komentującymi to, co się dzieje na dzisiaj w polityce, nie do oglądania dzisiaj, ale by stworzyć wręcz taką no, bibliotekę aktywności obywatelskiej, bibliotekę partycypacji, bibliotekę narzędzi demokracji bezpośredniej, doświadczeń różnych państw, która no, będzie owocowała przez lata, tak? I dlatego te rozmowy tworzymy i liczę na to, że one właśnie przez lata w różnych formułach, na różnych platformach będą pracowały i docierały do kolejnych widzów. Tych wszystkich, którzy będą szukali inspiracji do tego, jak aktywnie zmieniać w Polsce rzeczywistość, czy to lokalną, czy ogólnopolską. To się pojawia w projekcie i też w tym, co teraz mówisz, to jest tak naprawdę działanie wielosektorowe, bo działamy nie tylko poprzez rozmowy, animacje, ale też właśnie tutaj jest broszura. Staram się edukować też nie tylko zdalnie, ale też częściowo stacjonarnie. Mamy przecież stronę lub bezpośrednio.pl, na której pojawiają się artykuły. Co jeszcze jakby w ramach projektu do tej pory się ukazało i na co możemy liczyć w najbliższym czasie? Tak, no to rzeczy, które się dzieją na bieżąco, to jest to, do czego też wszystkich widzów zachęcam, do tego, żeby śledzić nasze media społecznościowe, nie tylko rozmowy, ale też na przykład artykuły, które czy to profesor Mirosław Matyja, czy Tomek Synowiec, dwaj stali bywalcy naszego kanału, publikują na naszej stronie internetowej. One dotyczą bardzo różnych obszarów, bardzo różnej tematyki związanej z demokracją bezpośrednią. No i to jest właśnie chyba takie najbardziej pierwotne, rzetelne źródło wiedzy na temat tego, czy to jak wyglądają konkretne procesy, czy w Polsce, czy za granicą, i też taka jakaś ideowa, szersza, intelektualna podbudowa dla tego, co właściwie demokracja bezpośrednia powinna znaczyć.
Więc zachęcam do tego wszystkich na poważnie zainteresowanych demokracją bezpośrednią, by do tych korzeni, źródeł, ram prawnych, ram ideowych, ram w takim świecie filozofii polityki również sięgać, bo to jest bardzo ważne, by zrozumieć, dlaczego do takiego systemu i do takich postulatów się odwołujemy. Natomiast jednocześnie, no tak, staramy się też trafiać pod strzechy inaczej niż tylko za pośrednictwem internetu i mediów społecznościowych. Taka rzecz, o której tak naprawdę jeszcze wiele osób, które znają nas tylko z internetu, może nie wiedzieć, to jest to, że też prowadzimy takie kampanie informacyjne, edukacyjne w mediach lokalnych. I to w tych prawdziwych mediach lokalnych, czyli w tych gazetach lokalnych, które są wydawane na poziomie powiatowym, czasem gminnym wręcz, nie w takich właśnie wojewódzkich czy ogólnopolskich tytułach. Tutaj nasze materiały, czy to dotyczące referendów lokalnych, czy stosunku Polaków do demokracji bezpośredniej, czy tłumaczące, czym jest na przykład inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców, ukazały się już w ponad 100 tytułach sieci gazet lokalnych i kolejnych ponad 100 tytułach internetowych, tak? To znaczy zarówno ci, którzy czytają media lokalne w internecie, śledzą swoje portale lokalne, jak i ci, którzy wybierają to analogowe media, sięgają do tych tytułów. No i cóż, no, ktoś mógłby powiedzieć, jakieś lokalne gazetki, do kogo to właściwie trafia. Łączny nakład tytułów, w których ukazały się te nasze artykuły edukacyjne, promocyjne, to jest ponad 500 tysięcy egzemplarzy, tak? To jest no, nakład dużo większy niż jakikolwiek inny tytuł w Polsce. To w większości są tygodniki. Łączny nakład tych tygodników lokalnych i ich sprzedaż jest większa niż tych tygodników, które wszyscy znamy, kojarzymy, jak nie wiem, Newsweek, Polityka, do Rzeczy czy sieci, bo to jest po prostu taka prasa tradycyjna, którą jeszcze ludzie kupują, bo na co dzień chcą się dowiedzieć, co słuchać w ich powiecie, co słuchać w ich gminie, dlatego też zdecydowaliśmy się na tą formę promocji tradycyjnej, też zwracając uwagę właśnie na znaczenie, wagę mediów lokalnych, o czym zresztą czy z Krzysztofem Jakubowskim, czy Andrzejem Andrysiakiem też na kanale możecie Dokładnie. posłuchać. Podjęliśmy tutaj zupełnie świadomy wybór, żeby właśnie do tych najbliższych mediów trafić. To, co przed nami, to, a tak naprawdę w dużym stopniu, no, od strony na szczęście technicznej, organizacyjnej już za nami, to premiera naszego narzędzia do głosowań, które jesienią ujrzy światło dzienne. Mam nadzieję, że uda się to już we wrześniu, ponieważ pierwszy etap, taka zupełnie podstawowe funkcjonalności, nad których teraz udoskonaleniem, rozszerzeniem pracujemy, to jest bardzo duży i no, kosztochłonny, czasochłonny, energochłonny element naszego projektu. Na pewno będzie o tym okazja, aby porozmawiać szczegółowo o tym narzędziu wtedy, kiedy będziemy je publikować. Natomiast to, co warto dzisiaj powiedzieć, to, że to będzie narzędzie w pełni darmowe, skierowane do lokalnych, oddolnych wspólnot, do tego, żeby tę demokrację bezpośrednią promować tam, gdzie bez wpływu na zmiany prawa możemy ją stosować. Czyli po prostu w tych społecznościach, organizacjach, stowarzyszeniach, w których na co dzień działamy, tak, żeby za darmo każdy mógł sobie w swojej radzie rodziców, w samorządzie szkolnym, w wspólnocie mieszkaniowej, stowarzyszeniu, w którym działa, mógł bez dodatkowych kosztów przeprowadzić wiarygodne głosowania w oparciu o kryptografię, o blockchain, o niezaprzeczalność całego procesu. No bo możemy mówić oczywiście o wielkich zmianach, które są potrzebne edukowaniu do demokracji na poziomie ogólnokrajowym, o tym, żeby zwiększać możliwość partycypacji przez internet i tak dalej, no ale skoro nie będziemy tego stosować w naszym codziennym życiu, tam, gdzie naprawdę podejmujemy jakieś decyzje, czy konsultacyjne, czy decyzyjne, to trudno mówić o jakiejś takiej głębokiej zmianie postaw, no bo koszula bliska ciału, tak? Trzeba uczyć się demokracji tam, gdzie to jest możliwe i mam nadzieję, że to narzędzie temu będzie służyło. Premiera, mam nadzieję, już niebawem, więc na pewno będzie okazja, żeby o tym porozmawiać dużo, dużo szerzej. A o tym, że takie oddolne uczenie się często już na poziomie szkoły, zresztą też rozmawiałam i to z perspektywy rodziców, i z perspektywy absolwentów tych szkół, bardzo zwracają uwagę na to, że ta edukacja poprzez praktykę i uczenie się demokracji od najmłodszych lat ma duże znaczenie. No a cyfryzacja, no to tutaj nic innego, tylko odesłać do rozmowy z Bartoszem Paszczą, która też już jest na kanale. Myślę, że każdy, kto korzystał z Epitu, wie, że
cyfrowe narzędzia potrafią wiele ułatwić, no i coraz więcej jest ich w naszym życiu, więc dlaczego by ich nie wykorzystać w demokracji bezpośredniej, nawet na tych najniższych szczeblach? Tak, no i poza tym wszystkim to oczywiście przed nami też jesienna trasa koncertowa, że tak to ujmę. Od września będziemy bardzo intensywnie publikowali informacje o planowanych spotkaniach, warsztatach, debatach. Takich spotkań dotąd trochę się już odbyło, ale ta najbardziej intensywna część odbędzie się jesienią. Tak naprawdę będziemy co tydzień w innym mieście, w innym województwie. W różnym składzie, z różnymi formatami, z różnymi gośćmi, i mam nadzieję, że to też będzie taka dobra okazja do tego, żeby skonfrontować sobie, no właśnie, to, co widzicie w internecie, z realnymi ludźmi, podyskutować, zadać pytania. Już teraz serdecznie zapraszam. Pewnie w momencie, w którym też ta plan naszych spotkań będzie w pełni dopracowany, znany, to z wyprzedzeniem będziemy zapraszać na te wydarzenia również widzów naszego kanału. No właśnie, bo będziemy na pewno na wszystkim informować, czy to na naszych mediach społecznościowych znajdziecie nas jako lub bezpośrednio, albo na naszej stronie lub bezpośrednio.pl. No i mam nadzieję, że każdy w tych spotkaniach stacjonarnych też będzie w stanie odnaleźć coś dla siebie, bo to nie tylko przyjście na jakiś wykład czy debatę, ale czekają nas także bardziej praktyczne formy, kiedy to, o czym na co dzień tutaj mówimy i opowiadamy, chociażby Obywatelska Inicjatywa Uchwałodawcza, będziemy starali się już edukować w bardziej bezpośredni sposób. No i jeśli chcecie, żebyśmy się pojawili z taką wiedzą właśnie u Was, no to też możecie do nas pisać tak naprawdę. Tak, zachęcamy do tego. I teraz sobie pomyślałem, kiedy o tym wspomniałaś, że jest jeszcze jeden, chyba mogę powiedzieć, sukces, taki trochę nietypowy, być może na małą skalę, ale właśnie trochę oddający ducha tego naszego projektu. Muszę przyznać, że z tych no, spotkań, które dotychczas przeprowadziliśmy, na mnie największe wrażenie zrobiło spotkanie na takiej imprezie skierowanej do bardzo młodych ludzi, właściwie uczniów z szkół średnich i no, jeżeli studentów, to raczej studentów pierwszych lat, dominowali uczniowie szkół średnich, czyli Forum Gen w Katowicach, gdzie miałem okazję właśnie poprowadzić warsztat z narzędzi demokracji bezpośredniej i powiem szczerze, że kiedy no właśnie, zobaczyłem odpowiedzi bardzo młodych ludzi, uczniów szkół średnich na to, w jakich sprawach chcieliby, żeby ich lokalnej społeczności przeprowadzić takie referenda, to szczerze mówiąc nie mogłem uwierzyć, byłem zbudowany, wręcz szczęka mi opadła na ziemię, kiedy zobaczyłem, że bardzo młodzi ludzie, którzy powiedzmy sobie szczerze, ani demokracji pośredniej, ani bezpośredniej dotychczas nie mieli szansy w zbyt wielu sprawach praktykować, zgłaszali bardzo dojrzałe, konkretne pomysły na referenda, wręcz takie, które mi otworzyły oczy na tematy, które tak naprawdę w przyszłych latach, jak sądzę, będą no właśnie bardzo aktywnie angażowały narzędzia demokracji bezpośredniej, by powiedzieć o tym, że no właśnie tam po raz pierwszy z ust ucznia technikum w wieku lat, nie wiem, 17, 18 usłyszałem o tym, że należy się spodziewać tego, że budowa SMR-ów, czyli tych małych lokalnych reaktorów jądrowych, z pewnością będzie takim tematem, który będzie bardzo angażował do referendów lokalnych. I kiedy spojrzymy na to, co w ostatnich latach burzyło, budowało emocje na poziomie lokalnym, czyli budowa czy to spalarni śmieci, czy wysypisk śmieci, to rzeczywiście zrozumiałem, że ktoś tutaj ma znakomity słuch i społeczny i potrafi przewidzieć to, co się będzie działo. Więc takie spotkania z bardzo młodymi ludźmi również są czymś, na co chciałbym zwrócić uwagę i myślę, że no, zaowocują w przyszłości, bo pokażą, że ta edukacja od wczesnych lat przynosi daleko idące owoce. Także mam nadzieję, że jeszcze wiele tych sukcesów tak naprawdę przed nami i że owoce projektu Instytut Demokracji Bezpośredniej lub bezpośrednio będą się pojawiać przez następne miesiące i lata, bo tak jak wspomniałeś, staramy się nie tylko komentować to, co jest na bieżąco, ale przede wszystkim tworzyć taką bazę wiedzy, żebyście mogli też wy się dowiadywać o demokracji bezpośredniej coraz więcej. Dzięki bardzo w takim razie za to podsumowanie. My na pewno się jeszcze widzimy w tym składzie na kanale przy okazji kolejnych premier, chociażby systemu do głosowania. I będziemy podsumowywać na bieżąco też to, co u nas się dzieje. Także wpadajcie po formę czytaną na lub bezpośrednio, czy na nasze
kanały w mediach społecznościowych, po formę audio wideo na YouTube'a, czy to po animacje, czy więcej wywiadów. No i obserwujcie koniecznie też, żeby dowiedzieć się więcej o tych formach stacjonarnych, bo one ruszają, tak jak powiedziałeś, z trasą koncertową na jesień. Dzięki serdeczne, do zobaczenia i w internecie, i mam nadzieję w realu. Cześć. Cześć.